Dzień dobry, witajcie! Jeżeli weźmiemy pod uwagę skład chemiczny oleju rzepakowego, to na pewno jest on zdrowy, dlatego że zawiera tylko 7% nasyconych kwasów tłuszczowych. Ponad 60% to jest jedno nienasycony kwas tłuszczowy, czyli kwas oleinowy, który dobrze działa no, chociażby na układ krążenia, ma wpływ na obniżenie stężenia cholesterolu LDL, czyli tego w cudzysłowie złego cholesterolu a tym samym może zwiększać również frakcję cholesterolu HDL lub nie będzie na nią wpływał, ale przynajmniej, tak jak powiedziałem, ma korzystny wpływ na przykład na frakcję LDL. Natomiast zawiera również około 10% wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w postaci kwasu alfa-linolenowego, czyli takiego kwasu omega-3, który jest nam niezbędny do życia, jest zaliczany do niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych. Oczywiście on później musi ulec konwersji do kwasu EPA, czyli EIKOZA PENTALENOWego i DHA, czyli do koza HEXAENOWego. Ta konwersja, już wspominałem w wielu moich filmach, jest zmienna. Podaje się, że może ona wynosić od poniżej 1% do nawet 20%, zależy to od wielu czynników. Również podawałem to w innym filmie, dokładnie opisałem to w tym filmie gdzie link, do którego link zamieściłem poniżej w opisie. Poza tym olej ten zawiera fitosterole, zawiera również witaminę E, czyli tokoferol, zawiera tak więc również przeciwutleniacze, a więc niewątpliwie ze względu na zawartość jedno i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Zarówno omega 3, jak i omega 6 podaje się również, że ta proporcja omega 6 do omega-3 w oleju rzepakowym jest korzystna. Czyli wynosi 2, 3 do 1. Natomiast wiele osób ma wątpliwości, czy olej rafinowany rzepakowy jest zdrowy. I te wątpliwości rozgrywają się na różnych płaszczyznach. Pierwsze, bo zawiera dużo glifosatu. I tu wyjaśnijmy sobie taką rzecz, że glifosat jest związkiem hydrofilowym. Jeżeli weźmiemy pod uwagę tak zwany współczynnik podziału, n-oktanol woda, to dla glifosatu wynosi on poniżej minus 3, jest ujemny. Jest to związek hydrofilowy, w związku z czym on nie będzie przenikał do oleju rzepakowego, który składa się głównie z tłuszczu, więc oleje nie są głównym źródłem tutaj glifosatu. Ale idźmy dalej. Już w wielu filmach mówiłem o tym, że glifosat uważany jest za substancję bezpieczną. ADI, czyli Acceptable Daily Intake, czyli tolerowane dzienne spożycie, wynosi 0,5 no, 0,5 czyli 0,5 mg na kilogram masy ciała, co oznacza, że dorosły człowiek o masie 70 kg może przyjąć nawet 35 mg glifosatu codziennie przez całe życie bez żadnych skutków ubocznych. A faktyczne narażenie w żywności to są dawki PPB, czyli parts per billion, a więc mówiąc inaczej, mikrogramów na kilogram. Mikrogramy to są no, o tysiąc razy mniejsze niż miligramy, tak, a dodatkowo mamy na kilogram, tak. A nikt nie wypija kilogramu, czyli około 1 litra oleju, tak, codziennie. W związku z czym, tak naprawdę to pobiera, pobieranie glifosatu z pożywienia jest w rzeczywistości dużo niższe niż te dawki akceptowane, dopuszczalne, ustalone przez wskaźnik ADI. Natomiast drugą, drugą wątpliwością jest to, że taki olej zawiera izomery trans, Nienasyconych kwasów tłuszczowych, które powstają podczas wysokiej temperatury, w czasie rafinacji. Zwróćmy uwagę na to, że izomery trans niewątpliwie są szkodliwe dla zdrowia. Mogą to być izomery kwasów zarówno jednonienasyconych, czyli tego kwasu oleinowego. Wtedy mamy tak zwany izomer trans jako kwas elaidynowy. A z drugiej strony mogą to być izomery trans kwasu linolowego, czyli omega 6 i alfa-linolenowego, czyli omega 3. Te izomery trans to dotyczy konfiguracji, nie będę dokładnie omawiał schemi, ale jeżeli musicie mi wierzyć na słowo albo sprawdzić sobie w internecie czy w piśmiennictwie, jeżeli mamy izomery trans i izomery cis, one różnią się budową cząsteczki, tym czy cząsteczka jest bardziej prosta, sztywna, czy cząsteczka jest bardziej wygięta, tak, mówiąc tak dosyć nieprecyzyjnie, niefachowo, ale różnią się właściwościami pewnymi fizykochemicznymi. Najczęściej także izomery trans posiadają wyższe temperatury topnienia i mogą być stałe nawet w temperaturze organizmu, czyli w temperaturze około 37 stopni Celsjusza. Jeżeli one zostaną wbudowane do trójglicerydów do, znajdujących się w błonach komórkowych, no to mogą tę błonę mówiąc niefachowo usztywniać. Tak to się często mówi w internecie. A co mamy tutaj na myśli? To właśnie jest związane z tym, że one przyjmują postać stałą, a więc zaburzona zostaje ta budowa półpłynnej mozaiki błony komórkowej, i w związku z tym łatwiej dochodzi do jej uszkodzenia. Komórka z uszkodzoną błoną komórkową ginie, bo dochodzi do zaburzeń elektrolitowych, w związku z czym dochodzi do poważnych zaburzeń też osmotycznych. I tworzy się stan zapalny, czyli te izomery trans mogą działać prozapalnie. A rozwój stanu zapalnego wśród błonku naczy zapoczątkowuje m.in. miażdżycę i nadciśnienie tętnicze chociażby. Natomiast, no i związane później z tym różne nieprzyjemne rzeczy, jak, jak na przykład zawał serca po wielu tam latach. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, że z dostępnych badań, publikacji wynika, że rafinowany olej rzepakowy nie jest istotnym źródłem kwasów trans, czyli izomerów trans, i wynoszą one w tym oleju, no jak się podaje, mniej więcej od 2 do 4%, ale nigdy nie więcej niż 5%. W, jednym, w jednej z publikacji ustalono, że codzienne smażenie, tak? Na oleju rzepakowym codziennie przez 7 godzin, przez 7 dni w tygodniu, powoduje wzrost tych izomerów trans o około 1%. Więc podczas rafinacji, gdzie temperatura może być w, na pewnym etapie osiągana nawet do 200 stopni Celsjusza, te izomery trans mogą po, powstawać, ale to są, powiedziałbym, dziesiąte części lub, lub maksymalnie 1-2%. A zwróćmy uwagę, że występują one również naturalnie w maśle, w mleku w mięsie, tak, w wołowinie, u przeżuwaczy, tak, gromadzą się w mięśniach, one są. To są tak zwane naturalne izomery trans i również mniej więcej w takiej samej ilości. A więc tutaj ilość izomerów trans powstająca po rafinacji nie jest znacząca klinicznie, która miałaby przeważyć tę korzyść związaną z dostarczaniem chociażby niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych. Natomiast Kolejną sprawą jest zawartość kwasów omega-3 i omega-6 w takim oleju. Olej rafinowany, olej rzepakowy nadal zawiera deklarowaną ilość, czyli około 8-10% kwasu ALA, czyli alfa-linolenowego. I wiele źródeł wskazuje na to, że ilość tego kwasu ALA po rafinacji i przed rafinacją nie różni się istotnie. To również są, to jest również kwestia 1-2%. Ale również jest na całkiem dobrym poziomie po rafinacji i może dochodzić do 10%. Ja z ciekawości przejrzałem na sklepowych półkach różne oleje rzepakowe rafinowane i tam faktycznie jest podana ilość kwasu omega 3, właśnie która wynosi mniej więcej 9,89 gramów na 100 gramów, czyli wynosi te 8,9%. Więc olej rafinowany nadal może być źródłem kwasu omega 3. Podobnie dotyczy to kwasów omega 6. Pewien, w Pewnym badaniu wykazano, że ogrzewanie oleju do temperatury 220 stopni Celsjusza przez 10 godzin powodowało utratę tego kwasu o 20%, ale czyli np. z 10 g na 100 g do 8 g na 100 g, czyli nadal jest całkiem przyzwoita ilość. Jeżeli byśmy spożywali dwie łyżki stołowe takiego oleju rzepakowego dziennie, możemy pokryć zapotrzebowanie, przy założeniu konwersji na mniej więcej na poziomie 10% i przy założeniu, że nie potrzebujemy zwiększonej ilości kwasu omega-3, na przykład po przebytym zawale serca, udarze, czy w hipertrójglicerydemii, gdzie ta ilość faktycznie powinna być tutaj zgodnie z zaleceniami towarzystw kardiologicznych zwiększona. I wtedy w tych przypadkach można rozważyć suplementację, ewentualnie jeszcze u kobiet w ciąży, gdzie również zaleca się dodatkowe 100-200 mg, kwasu omega-3, w postaci eikoza plus do koza czyli najczęściej pochodzących z ryb, z alg morskich, czy na przykład oleju skryla. Ale już wracając do tego naszego oleju, mamy również badania oceniające ilość powstających tak zwanych produktów peroksydacji lipidów, a w zasadzie kwasów tłuszczowych, czyli utleniania. W wyniku utleniania kwasów tłuszczowych powstają różne związki chemiczne, powstają między nadtlenki lipidowe, które są szkodliwe dla zdrowia, bo działają prozapalnie, ale również powstaje np. dialdehyd malonowy, który oznacza się w reakcji z kwasem tiobarbiturowym i można dzięki temu oznaczyć ilość, ilość produktów peroksydacji lipidów. Badania pod tym względem są różne. Niektóre wskazują, że ta ilość jest nieco tylko większa, inne wskazują, że jest dość istotnie większa, a jeszcze inne wskazują, że jest nieistotnie większa lub prawie nie uległa zmianie. Zależy to od wielu czynników. Ja już mówiłem w innym filmie. Zależy to od substancji, które są w tym oleju. Od dostępności powietrza. Od tego, czy występują kwasy tłuszczowe w postaci wolnej, czy w postaci zestryfikowanej jako triacyloglicerole. Od tego, jaka jest zawartość przeciwutleniacz, na przykład tokoferolu, czyli witaminy E. Od tego, jak długo działa wysoka temperatura na taki olej. Niemniej jednak ilość tych produktów peroksydacji najczęściej nie jest aż taka duża, która mogłaby w istotny sposób zagrażać naszemu zdrowiu przy założeniu codziennego spożycia takiego oleju w ilości 1-2 łyżki stołowe na dobę, jak to się często zaleca, czyli około 30 ml, chociażby w urozmaiconej codziennej diecie. Jeszcze inne osoby obawiają się zawartości w oleju rzepakowym rafinowanym heksan. Heksanu, który również może być używany na pewnych etapach rafinacji, bo są różne tam procesy rafinacji. Heksan jest lotny, czyli w temperaturze 60-70 stopni Celsjusza całkowicie odparowuje, więc go w oleju po prostu rzepakowym nie ma, bo na etapie rafinacji przy wysokiej temperaturze całkowicie odparowuje. Szacuje się, że zawartość heksanu w oleju rzepakowym może wynosić 0,8 mg na kg oleju. Natomiast dozis Letalis 50 dla Heksanu wynosi 25 gramów na kilogram masy ciała w przypadku myszy. Czyli mamy tutaj ilości nie, gramo, nie miligramowe, ale gramowe, czyli tysiąc razy większe, wielokrotnie większe i to na kilogram masy ciała. Moi drodzy, 0,8 mg na kilogram oleju nikt tyle oleju nie spożywa. Gdybyśmy wzięli pod uwagę najsilniejsze trucizny, no chociażbyśmy yy, uwzględnili cyjanek, to jego toksyczność, ta dawka śmiertelna, to jest 1 mg na kilogram masy ciała. Tak? 1 mg na kilogram masy ciała. A tutaj mamy 0,8 mg na kilogram oleju. Więc yy, biorąc pod uwagę, że toksyczność heksanu jest nieporównywalnie, nieporównywalnie wręcz mniejsza niż toksyczność cyjanku, Wypicie nawet kilograma oleju, dwóch, trzech czy dziesięciu, co jest oczywiście niemożliwe, nie spowodowałoby absolutnie większego zatrucia za, w związku ze śladowymi ilościami heksanu. Oczywiście wystąpiłyby wcześniej inne problemy, czyli wymioty albo biegunka, no bo nasz organizm na pewno nie przyjąłby takiej ilości oleju. Natomiast, jeżeli dotrzemy do innych badań, to okazuje się, że tylko 2% tego heksanu jest. Przyjmowany z dietą. I to niekoniecznie z olejem w sumie, w różnych produktach spożywczych, natomiast aż 98% pochodzi z otoczenia ze środowiska zewnętrznego. Czyli heksan w przypadku oleju rafinowanego, rzepakowego nie jest tutaj żadnym problemem. Czyli podsumowując, jak najbardziej olej rzepakowy nawet rafinowany może być elementem racjonalnej diety. Jeżeli ktoś ma możliwość kupienia, bo już mówiłem to w innym filmie, oleju rzepakowego nierafinowanego, chociaż ja powiem szczerze, w sklepach, w supermarketach takiego oleju nie widziałem. Widziałem z pierwszego tłoczenia, ale to nie jest to samo co nierafinowany. Ale jeżeli ktoś ma taką możliwość, no to oczywiście jak najbardziej, bo taki olej może być zdrowszy pod tymi względami. Nieznacznie albo bardziej znacznie, ale może być lepszy. A przynajmniej na pewno nie jest gorszy. Mówiłem już tutaj, że dobrą alternatywą jest olej lniany wysokolinolenowy, tak zwany budwigowy. Widziałem go w różnych supermarketach. I jeżeli ktoś chciałby faktycznie włączyć oleje do takiej swojej diety w ramach profilaktyki zdrowotnej, to polecam jednak ten olej lniany. To jest chyba jeden z najlepszych możliwych tutaj wyborów ze względu na niską zawartość kwasów omega, -3, omega 6 i wysoką zawartość kwasów omega 3. Które nawet przy niskiej konwersji, przy spożywaniu dwóch łyżek stołowych takiego oleju, i tak w pełni pokryją nasze zapotrzebowanie na kwas dokozaheksanowy i jej kozapentaenowy, Po konwersji, oczywiście, z kwasu alfa-linolenowego, który w takim oleju jest zawarty. Suplementację w postaci kapsułek zawierających olej z ryb, olej np. z kryla albo z alg morskich, można rozważyć u osób po zawale serca, udarze, udarze mózgu. Czy również hipertrujglicerydemii, ale także na przykład u kobiet będących w ciąży. Moi drodzy, ostatnio ktoś zadał mi pytanie: Patryku, jak często trzeba wymieniać olej? Mój szwagier wymienia raz na trzy lata. Raz na trzy lata to czym on jeździ? Nie! Ma budkę z frytkami, we Władysławowie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was, cześć.